z lotniska. No i całą noc jechaliśmy z Katowic do Warszawy i w ogóle nie spałam dzisiaj ani minuty i będzie ciężka podróż. Co mi się udało, wylepałam się ten pomysł podoba i może no, komuś też się spodoba Kuba. A jeszcze nawet nie wiem, czy mi się spodoba, ale mam taką nadzieję. Kochani, dojechaliśmy, słuchajcie, nagrywam na tle widoku na piękne morze. Dobra, może odwrócę kamerę i zaraz wam pokażę, bo myślę, że zrobiliśmy dobry deal, mam przynajmniej taką nadzieję. No nie było łóżek łączonych, ale wiecie, można łóżka połączyć bez przesady. No, jest klimatyzacja, czego w tamtym pokoju nie było, więc a nie musieliśmy w ogóle dopłacać, bo pan powiedział, że normalnie za te pokoje się więcej płaci, ale nam da, wiecie, pierdy, nie wiem, czy oni tak gadają na poważnie, czy nie. No, fajnie, łazienka w ogóle duża, z prysznicem, super, waga w ogóle całkowicie niepotrzebnie. Mogli sobie darować tą wagę, także no, wiecie, czego chcieć więcej. Mi najbardziej zależało na widoku, no i uważam, ja myślę, że jak będzie słońce, bo na razie nie ma pogody, to będzie jeszcze piękniej, bo teraz już jest piękna ta woda błękitna, a jak będzie jeszcze słońce, dopiero będzie się to światło odbijać od białego piaseczku, także tak, no wyglądam jak pół dupy za krzaka, jestem, no drugi dzień już nie śpię, w sumie wyobraźcie sobie, że jest teraz godzina... Jest teraz godzina tutaj 18, może coś koło 18, a w Polsce jest 6 godzin później, czyli prawie 24. No i ja tamtą noc w ogóle nie spałam, no teraz też nie śpię, jak widać na załączonym obrazku, więc w ogóle jestem opuchnięta, wiecie, jak to jest 13 godzin w samolocie, myślałam, że w ogóle oszaleję z tą rajstobą na nogę, ale dobrze. Idziemy napić się rumu kubańskiego. No i myślę, że zjemy coś i na tym skończymy dzisiejsze wojaże, żeby jutro po prostu jakoś Żydzi funkcjonować. I mam nadzieję, że jutro będzie po prostu ładniejsza pogoda, bo no... Jestem załamana na tym zachmurzeniem. W ogóle padało, jak przyjechaliśmy, to sobie się kropiło, także... Dobra, idziemy jeść, Jezus. Idziemy jeść i idziemy spać. To jest najlepszy plan na dzisiaj. Wyglądają zachęcająco. Mam nadzieję, że przejdą. O. Zobaczcie, jakie ciemne. Co za pogoda, normalnie się po prostu wścieknę. Dzień dobry, kochani, jest za 15:07 tutaj, na Kubie. W Polsce będzie około 14. W ogóle boli mnie głowa strasznie, chyba z tego przesunięcia czasowego. Wczoraj poszliśmy spać dosyć wcześnie, ale obudziliśmy się o 5, no bo jakby na polski czas jest to godzina 11, więc nie ma dziwoty. Ale myślę, że już 2 dni i jakoś się ogarniemy, także idziemy na śniadanie. Wiecie, to jest naprawdę super, bo my zawsze należyliśmy do takich osób, że siedziały długo, imprezowały, drinkowały, a później spaliśmy do powiedzmy tej 9-10, a teraz jest to nawet sposób. Nikogo nie ma, pusto. W ogóle człowiek czuje taką pełnię dnia. W sensie, w sumie myślę, kurde, za 6:15 ja już jestem gotowa w ogóle, żeby iść na plażę i tak dalej, także może to jest jakiś sposób, żeby nie przesypiać wakacji. bo tak się martwiłam, czy jak przyjechaliśmy, że będzie jakieś takie brzydkie, będą brzydkie chmury i w ogóle, ale jest 28 stopni, jest pięknie, woda ma taki kolor, naprawdę, powiem wam, że raz w życiu widziałam właśnie taki właśnie kolor morza i to było na, znaczy w zasadzie to był ocean, bo to było na Gran Canaria, tylko tam była taka sztuczna właśnie plaża wysypana z białym piaskiem, tak jak na Malediwach, więc no, ale to absolutnie nie dawało aż takiego efektu jak tutaj. I w ogóle jest tak bardzo mało ludzi tutaj też na plaży, co mnie też mega dziwi, bo myślałam, że będzie fuluba, a tutaj tak naprawdę się chodzi i są leżaki, już nie mówiąc o tym, w ogóle jest mnóstwo miejsca na plaży, więc nie wiem czy mnie w ogóle słychać, bo strasznie, ale strasznie mnie łeb zachować. Chciałabym do was więcej właśnie mówić z takich pięknych okoliczności natury, ale tu po prostu tak wieje, a ja nie mam żadnego wytłumiacza na szum, no i niestety się nie da, po prostu jest tak głośno, ale naprawdę powiem wam szczerze, że jesteśmy w takim hotelu, który też ma plażę i też ma no oczywiście piękną plażę ma i tak dalej i wodę, natomiast tak 12-15 minut spacerkiem jest taka publiczna plaża, która jest o wiele piękniejsza, także robimy sobie spacerki, myślę, że nic nam nie zaszkodzi przy tej ilości jedzenia, które tutaj jest, bo naprawdę jest, ten hotel jest naprawdę pyszne jedzenie, jeżeli ktoś lubi właśnie takie seafood, to naprawdę nie będzie rozczarowany, bo krewetki są tutaj na wszystkie możliwe sposoby, jest pełno ryb, wiecie, łosoś, tuńczyk, aż myślinka leci. Wczoraj na przykład pan robił sushi i te sushi naprawdę, powiem wam, że było dobre, nie żebym była jakąś znawczynią sushi, ale po pierwsze ja uwielbiam sushi, a po drugie był tuńczyk, był łosoś. No to patrz, wyszukuję tutaj ładną pinakoladę. Nie ma tak, pinakolada podana w ananasie. A zobaczymy magiczne sztuki, jak to powstaje. O, to jest takie specjalne narzędzie, które pozwala wydrążyć wnętrze tego ananasa. Pierwszy środek musi wydrążyć, bo taka jest pozostałość. Pyk. O. Część środka ananasa do głowy posłuży. O, a tam już niecierpliwiona klientka czeka. O, jeszcze mięta, żeby elegancko wyglądało. Proszę, to taka w ogóle jest taka budka malutka na takiej przepięknej plaży. I panowie sobie tutaj biznes kręcą na plaży, ale muszą zapłacić grubą licencję, żeby... O! To jest gotowe dla pani. Proszę, do naszej klientki. I jak? Dobra. Może być? Ale dobra. O ja. Nie dostałem co? Żal to pić. Proszę? Żal to pić. Co zada później? O, to pan z Kuby? No, no problem. To jest takie jak w Ameryce dzieci wożą do szkoły i pan jeździ takim autobusem. Nas tu zabrał, bo mamy kawałek trochę. Szliśmy i mówimy, a idziemy się przejść. Ale jak się taka okazja zatrzymała, no to trzeba było tego odkorzystać. No zobacz. Teraz zaczynaliśmy stopa. Ciekawostka jest taka, że dopiero w 1998 roku można było sprowadzać na Kubę komputery. Więc pierwsze osoby dopiero w 1998 roku na Kubę